Dzień 35. Chrzest duchem i grupy wspólnotowe. Chrzest Duchem Świętym i grupy wspólnotowe idą ze sobą w parze. Zarówno chrzest, jak i wspólnota są konieczne, aby chrześcijanin mógł wzrastać aż do pełni Chrystusowej. Chrzest Duchem Świętym ma zasadnicze znaczenie dla członków zakładających daną grupę, jeśli ma ona funkcjonować zgodnie z Bożym zamierzeniem. Widać to wyraźnie na przykładzie Chrystusa i apostołów, którzy przebywali ze sobą przez 3,5 roku, tworzyli bardzo ściśle związaną społeczność, jednak mimo tej więzi widzimy ich, jak kłócą się w drodze na wieczerzę paschalną. Miało to miejsce tuż przed pochwyceniem Chrystusa przez zgraję i jego ukrzyżowanie. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Ewangelia Łukasza 22, wiersz 24. Przez te lata apostołowie nie dorośli do poziomu wspólnoty cechującej się wzajemną miłością i poświęceniem dla Boga. Sama przynależność do grupy wspólnotowej, której przywódcą był Chrystus, nie wystarczała, aby dokonała się w nich zmiana konieczna do osiągnięcia pełni Chrystusowej. Tę zmianę dostrzegamy znacznie później. Co ją spowodowało? Było to przyjęcie chrztu Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy. Od owego dnia zarówno apostołowie, jak i pozostałe zgromadzone tam osoby zaczęły doświadczać autentycznej chrześcijańskiej wspólnoty, która zgodnie z Bożym zamysłem ma stać się udziałem każdego wierzącego. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje apostolskie 2:42. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie 2:46-47. Wspólnota zborowa na wzór tej z czasów pierwotnego Kościoła nie może zaistnieć podczas tradycyjnego sobotniego nabożeństwa. Konieczna jest do tego dynamika wzajemnych relacji pomiędzy wierzącymi, będąca następstwem napełnienia Duchem Świętym. Doświadczenie tego rodzaju wspólnoty chrześcijańskiej może zaistnieć jedynie w małych grupach. Tradycyjne nabożeństwo sobotnie jest ważne, ale niewystarczające. Znaczenie wspólnego wielbienia Boga przez napełnionych duchem wierzących, skupionych w małych grupach, widać na przykładzie dwóch ilustracji. Pierwszą z nich znajdujemy w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Apostoł przyrównuje tutaj Kościół i jego członków do ludzkiego ciała. Zaznacza, jak istotne jest to, aby każda część ciała służyła całemu organizmowi. Napełnieni duchem wierzący potrzebują siebie nawzajem. Mają podobne jak serca, prawa ręka czy oczy służyć pozostałym częściom ciała. Z tej analogii jasno wynika, że każda część ciała musi koniecznie pozostać w bliskim, żywym związku z innymi jego częściami. To właśnie grupa wspólnoty domowej pozwalają wierzącym ochrzczonych duchem na utrzymanie bliskiej, żywej więzi z ciałem Chrystusowym, co umożliwia członkom ciała służenie sobie nawzajem. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny
różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. 1 do Koryntian, 12 rozdział, od 7 do 12. Apostoł Paweł wspomina ciało Chrystusowe także w liście do Efezjan, 4 rozdział, 11 do 16. Drugi aspekt świadczy o ważności grupy wspólnoty domowej. Możemy dostrzec, patrząc na ognisko. Pomyślmy o chwilach spędzonych z innymi wokół ogniska, gdy obserwowaliśmy żarzące się węgielki, gdy ogień mógł się palić. Rozżarzone węgielki trzeba trzymać blisko siebie, co jakiś czas dokładać drewno. Jeśli jeden z węgielków zostaje odsunięty od reszty, to wkrótce traci swój żar i gaśnie. Przykład ten ilustruje znaczenie bliskiej wspólnoty chrześcijan. Aby ochrzczony duchem wierzącym mógł podtrzymać w swoim życiu ogień, musi stale prosić Boga napełnieniem duchem oraz trwać we wspólnocie z innymi mającymi tegoż ducha wierzącymi. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Jaka jest zależność między chrztem Duchem Świętym a chrześcijańskimi grupami wspólnotowymi? Czy dla apostołów przebywanie z Jezusem przez 3,5 roku było wystarczające, aby przygotować ich do bliskiej wspólnoty, jakiej życzył sobie dla nich Jezus? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Czy czujesz, że bliska wspólnota chrześcijan jest ważna dla twojego życia duchowego? Dlaczego? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej napełniał was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół, o to, aby Bóg błogosławił wasze wysiłki stania się częścią grupy wspólnotowej, osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty. Podźwignij mnie zgodnie z Twoim słowem. Psalm 119, 29. Mój grzeszny stan powoduje moje osłabienie. Odwróć mnie od mojego grzechu i wzmocnij oraz podźwignij mnie duchowo, tak jak obiecałeś, uczyń mnie aktywną częścią Twojego ciała wierzących. Dziękuję.